Kryzys wieku średniego. To słowo z dzisiejszego czytania ono troszeczkę nam oświetla sytuację kryzysu wieku średniego. Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przylgnij do Niego i nie odstępuj. Abyś był wywyższony w Twoim dniu ostatnim, przyjmij wszystko, co przyjdzie na Ciebie, a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrwały. Tak to jest w naszym życiu, że w pierwszej połowie naszego życia pędzimy, zdobywamy, rozwijamy się. Nasze życie bardzo często jest bardzo dynamiczne, ale mniej refleksyjne. I w różnych latach, niektórzy mówią od 40. do 50., czy od 35. roku życia do 45., przychodzi taki czas, kiedy zaczynamy sobie zadawać pytania: co ja osiągnąłem, za czym ja pędziłem, jaki ma sens mój wysiłek, jakie są owoce mojego wysiłku? I te pytania jak najbardziej są normalne. Natomiast nienormalne, jest, nienormalne są próby rozwiązywania tego kryzysu przez zmiany zewnętrzne. I tak niektórzy małżonkowie porzucają rodzinę, porzucają współmałżonka, współmałżonkę, szukają sobie jakiejś nowej partnerki, partnera, próbują jakichś radykalnych zmian w swoim życiu dokonywać. Niektórzy kapłani, zakonnicy około 40 roku życia porzucają kapłaństwo. I to jest błąd, jeżeli rozwiązać kryzys chcemy przez zmianę zewnętrzną. Natomiast jak trzeba podejść do kryzysu wieku średniego? Właśnie kryzys wieku średniego to jest zaproszenie do przemiany wewnętrznej, do tego, żeby zadać sobie te ważne pytania, żeby w relacji z Panem Bogiem, żeby w wyciszeniu, w modlitwie, w czytaniu Bożego Słowa. Żeby w spacerach z Panem Bogiem zastanowić się nad swoim życiem, żeby na nowo poukładać właściwą hierarchię wartości, żeby wytrwać w wierności temu, na co się zdecydowaliśmy. Wiem, niektórzy powiedzą, jaka była moja dojrzałość, kiedy miałem 20 czy 19 lat, kiedy zawierałem małżeństwo, wstępowałem do seminarium. To nie szkodzi, że wtedy nie byliśmy do, doskonale dojrzali, ale kryzys wieku średniego. Jeżeli wytrwamy w Nim, nie zmieniając naszych zobowiązań, będąc wiernymi obowiąz tym obowiązkom naszego stanu, to dokona się nasza wewnętrzna przemiana. Wtedy dojrzejemy, wtedy troszeczkę nasze życie zwolni, wtedy będziemy widzieć, co jest ważne, co jest ważniejsze, że żeby się skupić na tym, co jest ważniejsze, musimy z niektórych rzeczy drobniejszych, mniej ważnych zrezygnować i wtedy możemy się narodzić na nowo, bardziej dojrzali, bardziej wewnętrznie wolni i bardziej utwierdzeni w tym, do czego się zobowiązaliśmy.